Helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego przywozi 11-latka zatrutego muchomorem sromotnikowym. Jakieś 5 godzin temu. Puls oksymetr? Saturacja 90, akcja serca 180, ciśnienie 130 na 90. Czas ściągnięcia. 30-letnia kobieta zasłabła podczas zebrania w pracy. Proszę mnie nie wkurzać do cholery, wezwałem karetkę, bo może być pani chora. Proszę mi tu nie odstawiać histerii. Widzi pani? Właśnie rozmawiamy o nerkach. W szpitalu okazuje się, że jej stan jest poważny. Kolejne badania potwierdzają, że jest ciężko chora, a kobieta nie chce się leczyć. Nie mam czasu na odpoczywanie, na gotowanie, bo kocham chipsy i kole. Stan chłopca zatrutego grzybami gwałtownie pogarsza się. Lekarze walczą o jego życie. Kto jeszcze jadł te grzyby? Jedno dziecko tylko, jego brat. Wkrótce na oddział trafia brat chłopca. On również jadł śmiercionośne grzyby. Znaczy, co ty mówisz do mnie? Zabiłem go. Jezus, co ty mówisz? Z jednego z ośrodków zdrowia w Korcach wezwano śmigłowiec do ciężkiego przypadku. Z wywiadu wynika, że 11-letni Paweł Major kilka godzin wcześniej jadł grzyby. Pacjentem zajmie się dr Robert Szewczyk. Chłopak skarży się na brzuch. Kilkakrotnie wymiotował. Ma widoczną żółtaczkę, powiększoną wątrobę. Podałem mu 1 gram paracetamolu w kroplówce. Reakcja źrenic symetryczna, ale leniwe, zarzucone twardówki oczu. Oddech. Wydolny nie wymagał tlenu, ale ma przyspieszoną akcję serca. Sromotnik? Na to stawiam. Kiedy dokładnie jadł te grzyby? Podobno jakieś 5 godzin temu. Jego rodzina tu jedzie? Chciałbym zrobić dokładny wywiad. Dziadek wyruszył przed nami. Niedługo powinien być. Okej, dzięki. Ratownicy przewiozą zatrutego chłopca do szpitala. Transport karetką potrwa kilka minut. W przypadku zatrucia muchomorem sromotnikowym liczy się każda minuta. Chłopak ma znacząco powiększoną wątrobę, zażółconą, posiniaczoną skórę. Ewidentnie się czymś zatruł. Zrobimy natychmiast płukanie żołądka, chociaż jeśli jadł te grzyby 5 godzin temu, to na taki zabieg może już być za późno. Puls oksymetr? Saturacja 90, akcja serca 180, ciśnienie 130 na 90. Daj mu tlen. W czasie, gdy dr Robert Szewczyk jedzie z chłopcem, który zatruł się grzybami, na oddział ratunkowy, z jednego z biurowców w centrum miasta wezwano karetkę do kobiety, która zasłabła podczas zebrania w pracy. Jest już przytomna, ale bardzo słaba. Nie no, przecież ja się już dobrze czuję. Zmierzymy ciśnienie, trzeba ściągnąć żakiet. Nie no, bez przesady, nie róbmy tutaj szopki. Proszę mnie nie wkurzać do cholery, wezwałem karetkę, bo może być pani chora. Proszę mi tu nie odstawiać histerii. Proszę. Wiecie, na 110. Bardzo wysokie. Zabieramy pani. Ale to niemożliwe. To niemożliwe. Albo pani z nimi jedzie, albo może pani nie wracać tutaj do pracy. Ale ja mam 5 projektów. Proszę, tutaj. Ostrożnie. Kobieta najchętniej zignorowałaby swoje objawy i nie pozwoliłaby zabrać się do szpitala. Gdyby nie twarda postawa jej szefa, zostałaby w pracy. Taki właśnie spadek dostałem po poprzednim dyrektorze. Ludzi, którzy raczej umrą na stanowisku pracy, bo inaczej świat się zawali. Świat się zawali, bo wezmą wolne albo pójdą do lekarza. Ja wiem, że im groził, że ich zwolni z pracy, ale na litość boską, czasy niewolnictwa chyba się już skończyły i ci ludzie mogą od czasu do czasu pomyśleć o sobie.
Tymczasem chłopiec podejrzany o zatrucie grzybami został przewieziony na zabieg płukania żołądka. Jego stan błyskawicznie się pogarsza. Szybka interwencja lekarska jest konieczna, by uratować mu życie. Morfologia, grupa krwi, gazometria, układ krzepnięcia, aminotransferazy wątrobowe. Doktor Szewczyk zleca badania krwi niezbędne, by upewnić się, co jest przyczyną dramatycznego stanu zdrowia dziecka. W tym czasie pielęgniarki przygotowują chłopca do zabiegu płukania żołądka. Fosfatazy alkaliczne, GGTP, białka albuminy, mocznik, amoniak, amylaza, a przede wszystkim alfa-amanityna. Badanie poziomu alfa-amanityny wykonuje się z moczu. To badanie, które precyzyjnie pokaże, czy chłopak rzeczywiście zatruł się muchomorem sromotnikowym. Jeżeli tak jest, to liczy się każda minuta. Ten grzyb rujnuje organizm ludzki w piorunującym tempie. Podczas kiedy 11-letni Paweł jest poddawany zabiegowi płukania żołądka, ratownicy przywożą na oddział ratunkowy kobietę, która zasłabła w pracy. Z wywiadu wynika, że nie było to pierwsze zasłabnięcie. Zdarzało się to już kilkakrotnie w ciągu ostatnich tygodni. Do tego ciśnienie pacjentki jest bardzo wysokie. Dyżur rozpoczął właśnie dr Eryk i to on zajmie się pacjentką. Dobra, sama sobie dam radę. Nie jest ze mną jeszcze tak źle. Nazywam się dr Eryk Weiman i zajmę się panią. Zmierzę pani ciśnienie. Proszę, wyciągnąć czapkę. Cóż ja tu u pani mam? Bardzo wysokie ciśnienie i kilka razy zemdlała pani ostatnio, tak? No tak, zgadza się. Ale raz nie zjadłam śniadania. Miałam w ten dzień mnóstwo spotkań. Innym razem kończyłam ważny projekt do rana. No nie było czasu myśleć o jedzeniu. Mhm. A proszę mi powiedzieć, w momencie, kiedy pani mdleje, traci pani przytomność, czy pamięta później pani wszystko? No pamiętam wszystko. Jakieś inne dolegliwości? Bóle w klatce piersiowej, problemy z sercem, ze wzrokiem? Oczywiście na 100. Nie, nic mi nie jest, tylko mnie głowa z tyłu boli, ale to się już zdążyłam przyzwyczaić. Leczy się pani na nadciśnienie? Powtarzam panu, że jestem zdrowa, nic mi nie jest. Saturacja 97%, tętno 100 na minutę. Dobrze, dziękuję. Zrobimy pani EKG. Pali pani? Niestety tak. Niestety? Albo się chce palić, albo się nie chce palić. Wie pan, że to nie jest takie proste. Dobrze, jak kondycja fizyczna? No niestety zerowa, ale ja nie mam na to czasu. Dobrze. Pani Basiu, gotowe? Tak. Proszę się położyć, ściągnąć rajstopy i zrobimy pani EKG. No tak. Palę, nie ruszam się. Pewnie alkohol mnie zaraz zapyta. Przecież ja prowadzę fajny tryb życia. Nie chcę nic zmieniać. Nie chcę z niczego rezygnować. A po sklepach ze zdrową żywnością będę latać na starość albo w ogóle. Kurczę, przecież masa ludzi tak żyje i nikt od razu nie umiera. Może pani wstać zacząć. Pacjentka jest już po badaniu EKG. Doktor Weiman chce sprawdzić jego wynik. Ile próbówek? Dwie. Nie, trzy i dedimery. Dobrze. Zażywa pani środki antykoncepcyjne? Nie. Dieta, jak przypuszczam, fatalna, jeżeli nie jada pani śniadań. Tak, tak, tylko fast foody. Proszę panią, ja się pytam poważnie. A ja poważnie odpowiadam. Mam mnóstwo pracy, pewnie tak jak i pan. I nie mam czasu na ten szał zwany zdrowym żywieniem. Nie mam czasu na odpoczywanie, na gotowanie. No kocham chipsy i kole. Przepraszam na moment. Chipsy i kole. No i mamy nadwagę. No ale niewielką. Nie wiem, 10 kilo? To może być przyczyną tych wszystkich omdleń i nadciśnienia, ale niekoniecznie. Do jasnej, jestem zdrowa. Proszę panią, coś pani powiem. Jest pani dorosłą osobą i w każdej chwili może pani stąd wyjść. Ale z tego, co pani mówi, to ja dochodzę do wniosku, że pani w ogóle o siebie nie dba i równie dobrze przyczyną tych dolegliwości może być jakieś poważniejsze schorzenie. Niby jakie? Nie wiem. Żeby się dowiedzieć, musimy zrobić kilka badań. No a w związku z tym, że szef dał pani kilka dni wolnego, uważam, że powinna pani skorzystać z okazji i przebadać się. Proszę posłuchać. Jestem bardzo dobra w mojej pracy. Odnoszę same sukcesy. Ja wcale w to nie wątpię. Ale nie to jest tematem dzisiejszej rozmowy. Leczyła się pani kiedyś na tarczyce? Nie, nigdy. Dobrze. Tak czy siak w tym momencie musimy poczekać na wyniki badań. Trudna pacjentka. Jedna z tych, które same najlepiej wiedzą, co im dolega. Czyli tak naprawdę nic. Na szczęście udało mi się namówić na wykonanie podstawowych badań diagnostycznych. Takich, które wykonujemy w sytuacji wysokiego ciśnienia i omdleń.
Morfologia, gazometria, elektrolity, poziom glukozy. Wyniki tych badań pozwolą nam szybko ustalić, co było przyczyną omdleń. Tymczasem 11-latek jest już po zabiegu płukania żołądka. Doktor Robert Szewczyk ma nadzieję, że stan chłopca poprawił się. Panie doktorze, mamy wyniki. Cholera, spóźniliśmy się na płukanie żołądka za późno. Dobra. Alfa amanityna 825, no to sromotnik. Wydolność wątroby drastycznie spada. Proszę mi podać leki detoksykujące i przeciwbólowe. A hemoglobina? Hemoglobina 8. Cholera, nie ma grupy krwi? A jest dobra, dobra. Jedziemy na OIOM. Ela, chłopak ma bardzo dużą anemię. Potrzebuje koncentrat krwinek czerwonych BRH+ oraz świeżą mrożoną soczę. Stan chłopca, który zatruł się muchomorem sromotnikowym, jest wciąż bardzo ciężki. Zatem lekarze podejmują decyzję o przewiezieniu go na oddział intensywnej opieki medycznej. Do szpitala dociera dziadek chłopca. Jestem dziadkiem chłopca, co go tu helikopter przywiózł. Co się dzieje? Proszę pana, proszę sobie usiąść chwilę, poczekać. Lekarz zaraz do pana wyjdzie i z panem porozmawia. Co się dzieje? Proszę pana, proszę nie krzyczeć. Ja panu nie pomogę, nie jestem lekarzem. Proszę usiąść. Ja muszę wiedzieć, co się dzieje. Proszę usiąść i poczekać na lekarza. Lekarz panu wszystko wyjaśni za chwilę. Proszę nie krzyczeć, proszę sobie usiąść tam, dobrze? Co się dzieje z Pawełkiem Majorem? Jestem dziadkiem. Zatruł się muchomorem sromotnikowym. Akurat. Proszę pana, ja się z pana sprzeczać nie będę. To kotlety z Kani były, a nie muchomor. Konowale ty jeden. Chcę go zobaczyć. W tej chwili jest to niemożliwe. Przetaczamy mu krew. Do... Proszę pana, proszę się zachowywać i nie zmuszać mnie, żebym wzywał policję. Chyba nie o to nam chodzi, prawda? Policję? Inni jakoś też jedli i jakoś nic im nie jedza? Tak? Kto jeszcze jadł te kotlety z Kani? Takie obwała ci pan... powiem, wiesz? Tak? To nie były grzyby. Dobrze. Dla doktora Eryka Weimana informacja o tym, że ktoś inny również mógł jeść podejrzane grzyby, jest niezwykle istotna. Muchomory sromotnikowe zabijają w błyskawicznym tempie. Jeśli jest prawdą, co mówi dziadek chłopca, konieczna jest szybka reakcja. Pozwól na chwilę. Jest tutaj dziadek małego. Mówi, że więcej osób jadło te grzyby. Oj, dobra, dzięki. Jakoś ci pomóc? Tak, trzymaj kciuki. Ela, tak? Na korytarzu jest dziadek chłopca, podobno jeszcze... Ponieważ dziadek chłopca nie chce rozmawiać z lekarzami, doktor Szewczyk prosi pielęgniarkę oddziałową, żeby spróbowała dowiedzieć się, kto jeszcze jadł trujące grzyby. Być może dziadek nie potraktuje jej jak doktora Weimana. Pan jest dziadkiem Pawła Majora? Tak. Proszę pana, kto jeszcze jadł te grzyby? Proszę pana, kto jeszcze jadł te grzyby? Jedno dziecko tylko, jego brat. No ale co się z nim dzieje? Ja muszę wiedzieć. Proszę pana, pan jadł te grzyby? Ja akurat nie, nikt nie jadł. Tylko dzieciaki jadły. Proszę pana, lekarze walczą, żeby on nie umarł. Rozumie no, pan? No ja muszę wiedzieć, co się dzieje. Proszę pana, tu się liczy każda sekunda, no, ale proszę pana, proszę mnie puścić. No, to puścić, no a grzyby... Ja wiem, co zbierałem w lesie, nie? Konowały. Grzyby zbieram od lat i nikt mi nie powie, że się na tym nie zna. Kania to jest Kania, a nie sromotnik. Chłopiec zatruty sromotnikiem jest w bardzo ciężkim stanie. Pani mnie chyba nie rozumie. Pani organizm nie reaguje na leki obniżające ciśnienie. Ja pani nie mogę stąd wypuścić w takim stanie. 30-latka bagatelizuje swoją chorobę i nie słucha poleceń lekarzy. Jej stan jest poważny. Nowotwór? Nie. Do szpitala trafia brat chłopca zatrutego sromotnikiem. On też jadł te same grzyby. W tym czasie stan 11-latka pogarsza się z minuty na minutę. Lekarze walczą o jego życie. Niech mi pan powie, że on przeżyje. Niech mi pan to powie. Przykro mi, niestety nie mogę. Jak to? Helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego przywozi 11-latka zatrutego muchomorem sromotnikowym. Chłopiec natychmiast zostaje przewieziony na oddział ratunkowy. Serca 180, ciśnienie 130 na 90. Pacjentką oddziału jest też 30-letnia kobieta, która dużo pracuje. Proszę mnie nie wkurzać do cholery, wezwałem karetkę, bo może być pani chora. Proszę mi tu nie odstawiać histerii. Stan chłopca zatrutego muchomorem jest bardzo poważny. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych badań. Teraz liczy się każda minuta. Wydolność wątroby drastycznie spada. Proszę mi podać leki detoksykujące i przeciwbólowe. Proszę pana, kto jeszcze jadł te grzyby? Na oddziale jest proszę dziadek pana, chłopca, który dał dziecku trujące grzyby. Jedno dziecko tylko, jego brat.
Natychmiast skontaktowałam się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłosiłam, że w miejscowości tego chłopca może być więcej zatruć muchomorem sromotnikowym. Okazuje się, że już o tym wiedzieli. Lekarz, który kwalifikował naszego pacjenta, zajął się jego rodziną, a karetka wiezie do nas teraz drugie dziecko. Grzyby zbieram od lat i nikt mi nie powie, że się na tym nie zna. Kania to jest Kania, a nie sromotnik. Małemu coś jest, a ci w kółko grzyby i grzyby jak debile. To nie są grzyby. Do cholery to nie są grzyby. Tymczasem pacjentka doktora Eryka Weimana nadal przebywa na sali segregacji. Wciąż ma bardzo wysokie ciśnienie, choć twierdzi, że czuje się już znacznie lepiej. Zgodziła się jednak na badania zalecane przez lekarza. Przepraszam za opóźnienie. Mamy chłopca po muchomorze sromotnikowym. Walka z czasem. Czy to ten? Co tu takie zamieszanie było? Niestety tak. Czemu pani mówi o walce z czasem? Chłopiec umiera i to w porażającym tempie. Proszę sobie ściągnąć żakiet. Czy są jakiekolwiek problemy przy pobieraniu krwi? Nie no, ja nie chcę żadnej igły. Są problemy? Sorry, nie dam ręki. Proszę panią, przecież zgodziła się pani na badania. Tak, wiem, ale powtarzam pani, że jestem zdrowa. Nie dam się pokuć, wychodzę stąd. Obok pani umiera 13-letnie dziecko, a pani sobie żartuje, bo igły się boi? Proszę dać mi rękę do pobrania. Proszę się położyć. Jedenastoletni chłopiec zatruty muchomorem sromotnikowym otrzymał już odpowiednie leki. Ze względu na zaawansowaną anemię i zaburzenia krzepnięcia ma podawaną krew. Jednak pomimo wysiłków lekarzy stan chłopca nieustannie się pogarsza. On bardzo cierpi. To mu niewiele pomoże. Ale przyniesie mu ulgę. Dobry pomysł, Ela. Dzięki. W której sali jest mój wnuk? Proszę pana, pana wnuk jest na ojomie w tej chwili, ale tam nie można wchodzić. Przecież to jest dziecko! Proszę pana, rozumiem, ale przykro mi, nie może pan tam wejść, przykro? Musi pan poczekać. Przykro? Przykro to wam będzie dopiero, jak się coś stanie mojemu wnukowi. Proszę pana, proszę gdzie nie to jest, krzyczeć. Tam? Nie, proszę tam? Pana, nie może pan tam wejść. Halo, proszę pana. Dziadek chłopca jest bardzo zdenerwowany. Nadal uważa, że lekarze popełniają błąd. Jego zdaniem przyczyną złego stanu wnuka nie są trujące grzyby. Proszę stąd wyjść. Ale... Nie, proszę pana, proszę stąd wyjść. Jak Pawełek był mały, to był taki silny. Za siekierę chwycił, za piłę. Wszyscy mówili, że jeszcze krzywdę se zrobi. A gdzie to? Zawsze był taki dzielny, fajny chłopaczek. Ratujcie go. Ratujcie, bo jak coś mu się stanie, to nie wytrzymam. Bo to nie są grzyby. Czemu oni się tak uwzięli? Słuchaj, Majka, ja z tą dziś... Pacjentka doktora Weimana jest już po podstawowych badaniach, które być może wyjaśnią, dlaczego tak często traci przytomność i ma wysokie ciśnienie. Kobieta nadal uważa, że nic jej nie jest i chce opuścić szpital. Jezu, no nie bądź taką kretynką! Ale ja proszę ciszej, dobrze? Słuchaj, to jest bardzo ważne. Wydrukuj to, zanieś to do szefa. Przećwiczcie się razem. Rozumiesz? No ale daj spokój, no proszę cię. Ja mam tutaj wystarczająco dużo nerwów. Wiesz co, zadzwonię za chwilę, poczekaj. Panie doktorze! Tak? Nie mamy jeszcze wyników. Ja wiem, ale nie w tej sprawie. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Może po prostu wróciłabym tu jutro. Obawiam się, że moja zastępczyni... Wie pan, ona jest młoda, nowa, niewiele umie i do tego nie bardzo rozgarnięta. A ja się już naprawdę świetnie czuję. Pani Zelwer. Przecież macie tu poważniejsze przypadki. Umierający chłopiec, gdzie mi do tego? Tylko mi głupio, że wam tu głowę w ogóle zawracam. A ta moja zastępczyni, ona sobie nie da rady. Za chwilę mamy konferencję z Francuzami. Tylko ja mówię po francusku. Proszę już nic nie mówić. Proszę posłuchać, to bardzo ważny projekt. Spółka akcyjna chce wnieść ogromny kapitał. Wiele miesięcy... Może pani nic nie mówić przez chwilę? Ale zależy mi na tym sukcesie jak na niczym innym.
Pani Zelwer, pani nie reaguje na leki obniżające ciśnienie. Ale ja się już naprawdę świetnie czuję. Pani mnie chyba nie rozumie. Pani organizm nie reaguje na leki obniżające ciśnienie. Ja pani nie mogę stąd wypuścić w takim stanie. Czy pan mnie w ogóle słucha? A pani mnie słucha? Tymczasem karetka przywozi do szpitala młodszego brata chłopca zatrutego sromotnikiem. To dziecko również jadło grzyby, jednak nieco później. Chłopcu towarzyszy babcia. No, Michaś, jak ci? Brzuch mnie boli. Możesz ty mój. Panie doktorze, mi z tego raport, dobra? To jest ten chłopiec, który jadł te grzyby. Ogólnie czuję się nieźle, tylko brzuch pobolewa. Płukanie żołądka natychmiast. Bardzo proszę zostać na zewnątrz, dobrze? Ciągle zabierają. A jak Pawełek? Jak Pawełek? Jak im nagadałaś o tych grzybach i oni teraz myślą, że to sromotni grzebią się w tym się grzebią jak gównie, a on umiera. O Jezu. To twoja wina. Jezu. Tak, teraz Jezus. Przepraszam. Tak? Można jakoś wnuka zobaczyć, Pawełek Major? Proszę pani, nie. Przykro mi. Pani wnuk jest na ojomie w tej chwili. Młodszy chłopiec jest już na zabiegu płukania żołądka, natomiast u starszego niewydolność wątroby ciągle postępuje. Wdrożone leczenie najwyraźniej nie przynosi efektów. Mamy wyniki. Amoniak narasta. Szybko wezwij nefrologa. Poproszę nefrologa na ojom. Kiedy wątroba się rozpada, do krwi dostaje się amoniak. Dochodzi do mózgu i zatruwa pacjenta. Wtedy dochodzi do utraty świadomości, tak zwanej śpiączki wątrobowej. Tylko hemoperfuzja może jeszcze uratować życie chłopca. W skrócie, krew pacjenta wypompowywana jest do zewnętrznego dializatora, który działa jak sztuczna nerka, oczyszczając krew z toksyn. Jeżeli się uda, to nie będzie jeszcze pełen sukces. Mamy do czynienia z ostrą niewydolnością wątroby. Zatrucie muchomorem sromotnikowym najczęściej kończy się śmiercią. Nawet jeśli uda się uratować życie pacjenta, wątroba zwykle jest tak zniszczona, że oznacza to konieczność przeszczepu. Bardzo możliwe, że tak też się stanie w przypadku 11-latka. Póki co dr Szewczyk wraz z nefrologiem podejmują kolejne działania w walce o życie chłopca. W tej sprawie dr Szewczyk został wezwany przez szefa oddziału. Cześć, Robert. Słyszałem, że mamy bardzo ciężki przypadek. Tak, została nam tylko hemoperfuzja. No właśnie, wiem. Słuchaj, mogę cię prosić? Siadaj. Słuchaj, to nie to, że nie mam do ciebie zaufania, tylko pozwolisz, że będę ci towarzyszył, chodzi o życie dziecka. Jasne. Ucieszę się ze wsparcia. No to świetnie. To ja zajrzę do pacjenta i sprawdzę wyniki, dobra? Od tej pory przypadek zatrutego chłopca będzie nadzorował osobiście ordynator oddziału. Tymczasem do szpitala przychodzi kolega pacjentki z podwyższonym ciśnieniem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, szukam Kai Zelwer. Przywieziono ją tu się na badania, to moja koleżanka. Tak. Do widzenia. Proszę sobie usiąść i poczekać chwileczkę. Czy ktoś mnie zawoła? Tak, ktoś pana zawoła. Proszę, są karty dla ciebie. I to wszystko. Kobieta nie jest jedyną pacjentką doktora Weimana. W tej chwili lekarz zajmuje się przypadkiem mężczyzny z podejrzeniem zawału serca. Zawał dolnej ściany mięśnia sercowego. Wywozimy pana na kardiologię. Dobrze. Wkładamy paluszek. O, i on już działa. Dalsze badania i leczenie pacjenta odbędą się już na specjalistycznym oddziale szpitalnym. Przykleję mu tutaj, żeby nie odstawało, wiesz? Jednym z pacjentów leżących na tej samej sali jest młodszy chłopiec zatruty sromotnikiem. Siedmiolatek czuje się w tej chwili nieźle. Przepraszam. Tymczasem pacjentka doktora Weimana zauważyła swojego pracownika. Niepokoi się, że jej nieobecność w pracy spowodowała jakieś problemy i postanawia wyjść z sali, by z nim porozmawiać. Tylko dieta i wszystko będzie okej. Thank you.
Cześć. Cześć. Coś już wiesz? Wiesz co? Kurczę, trzymają mnie tu bez sensu. Coś nie tak w firmie? Nie, wszystko okej. Tak myślałem, że pewnie jesteś tu sama. Sama? No, wiem, że nie masz tu żadnej rodziny ani przyjaciół. A skąd to wiesz? Przepraszam, nie chciałem cię urazić. Kto ci w ogóle powiedział, że ja nie mam przyjaciół? Kurczę, przepraszam. Wiesz co? To, że nie przyprowadzam ich do firmy, to nie znaczy, że ich nie mam. I trzeba się nade mną litować. Rozumiesz to? Wiesz co? Okej. Cześć, wracaj do domu. Ale Kaja... Kurczę, czy ona zawsze musi być taka agresywna? Przecież ja nie chciałem się nad nią użalać. Chciałem pomóc. Może faktycznie mam mnóstwo ludzi wokół siebie, chociaż no, w pracy tego nie widać. Każdy ma jakieś życie poza pracą. Pewnie zaraz okaże się, że mam męża i dzieci. Wygupiłem się, przychodząc tutaj. Dziadkowie zatrutych sromotnikiem chłopców czekają na informacje. Wciąż nie wiedzą, co się dzieje z ich wnukami. Panie doktorze, przepraszam, panie doktorze. Jestem babcią tych chłopców. Proszę mi powiedzieć, w jakim oni są stanie? Obaj zatruli się muchomorem sromotnikowym. Młodszy chłopak będzie zdrów, starszy... nie wiem. Jak to pan nie wie? No niestety walczymy o jego życie. Niech mi pan powie, że on przeżyje. Niech mi pan to powie. Przykro mi, niestety nie mogę. Ale jak to? Ja... Zostaw go. Zostaw. Przecież... jedliśmy, smażyliśmy te kotlety nie raz, nie dwa. I nigdy nam nie zaszkodził. I co my? Co my powiemy ich rodzicom? Matko jedyna. Co powiemy? Pojawi nas. Nie chciałam dzieciom zaszkodzić. Cześć, słuchaj, pacjentka gdzieś mi zwiała, nie widziałaś? Ale która ta czarna taka? Czarna, no. A ja nie wiem, czy on jest w łazience przypadkiem. Sprawdź, proszę, nie będę do damskiej wchodzić. No dobra. Pielęgniarka oddziałowa idzie szukać pacjentki doktora Weimana. Z laboratorium przyszły już wyniki badań kobiety. Pani Zelwer, gdzie pani jest? Lekarz pani szuka, już ma wyniki. Pani Zelwer? A przecież nie można tak wychodzić z łóżka. Co się dzieje? Nic. No, ja widzę, ładne nic, no. Co się dzieje? Po prostu nie mam nikogo. Rodzice mieszkają daleko, już chyba z pół roku u mnie nie byli. Na chłopaka, na dzieci, na męża, nigdy przyjaciół nie było czasu. Ale przecież wszystko się da nadrobić. Spokojnie. Na wszystko będzie czas. Niech pani teraz wraca do łóżka, na salę. Rozmowa z kolegą uświadomiła kobiecie, jak bardzo jest samotna. Praca stała się jej całym życiem. Na prywatność nie wystarczyło już czasu. Kaja, ja naprawdę nie chciałem. Ja się bardzo przepraszam. Za co mnie przepraszasz? Za to, że powiedziałeś prawdę? Rzeczywiście nikogo nie mam. Nikt tu nie przyjdzie, bo nikomu na mnie nie zależy. Przecież ja jestem. Tak. Kaja, zaczekaj. Problemy osobiste pacjentki pewnie będą wymagały rozwiązania. Jednak najpilniejszą sprawą jest prawidłowa diagnoza jej stanu zdrowia. Dr Erik Weimann ma już wyniki zleconych badań. Coś się stało? Mogę pani jakoś nie, pomóc? Nie, wszystko dobrze, dziękuję. Pani Zelwer... no oprócz bardzo niskiego potasu, to ja nie widzę u pani żadnych odchyleń. Może jeszcze sód jest na górnej granicy normy. Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Mogę usiąść? Tak, tak, proszę. Ciśnienie 180 na 100 też troszkę spadło, ale to cały czas za mało. Pani Iwono? Tak? Proszę 20 nitrendypiny. Dobrze. Nie wypuści mnie pan stąd. Pani Kaju, ja cały czas nie wiem, co pani jest. Kiedy pan będzie wiedział? Jak na razie to widzę lekką niedoczynność tarczycy. Nie sądzę, żeby to był główny powód pani kłopotów, ale chciałbym, żeby pani to skonsultowała z endokrynologiem zaraz po wyjściu. Nie no, jasne. Co się dzieje? Serce panią boli? Nie, nic mi nie jest. Pani Kaju, zrobimy jeszcze EKG i zbadamy troponiny. Znowu z krwi. Troponiny, tak. Pani Iwono. Tak? Jeszcze troponiny. Dobrze. Nie wiem, jak długo jeszcze tu będę. Nie chcę tu być. Chcę stąd wyjść, teraz. Już, natychmiast. I chcę, żeby ten troskliwy współpracownik sobie stąd poszedł. Nie potrzebuję jego litości, ani nikogo innego.
Najgorsze jest to, że on mnie widział w takim stanie. Co on sobie pomyśli? Biedna, zapłakana szefowa, samotna jak palec. Będą mieli niezły ubaw, jak opowie o tym firmie. Bóle w klatce piersiowej u pacjentki doktora Weimana są dość niepokojące. Zlecone badania powinny pomóc określić ich przyczynę. Tymczasem wezwana na oddział nefrolog wspólnie z doktorem Robertem Szewczykiem i szefem oddziału monitorują proces oczyszczania krwi 11-latka. No i co? Poziom amoniaku spada. A wskaźniki uszkodzenia wątroby? No, ale ta spad było 1400, jest 1200. To dobrze, odzyskujemy go. Niestety. Kiedy się spisaliście? Okazuje się, że podjęte decyzje były trafne. Udało nam się zahamować proces uszkadzania wątroby, a stan chłopca się stabilizuje. Jak zareaguje na dalsze leczenie, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To, co istotne, stopień uszkodzenia wątroby jest bardzo wysoki i sądzę, że będzie konieczny przeszczep. Stan chłopca poprawił się na tyle, że minęło bezpośrednie zagrożenie życia. Chłopiec powinien wkrótce odzyskać przytomność. Tymczasem dr Eryk ma nadzieję, że wyniki ostatnich badań jego pacjentki pomogą mu postawić prawidłową diagnozę. Kobieta trafiła na oddział z powodu częstych omdleń i wysokiego ciśnienia. Okazało się również, że cierpi na bóle w klatce piersiowej. Pani Kaju? Wyniki są w porządku. EKG jest ok, troponiny też. Ale sprawdziłbym jeszcze wydolność pani nerek. Wprawdzie poziom kreatyniny też jest ok, ale może mieć pani jakieś zwężenie tętnic nerkowych albo inną przyczynę jakąś organiczną. Zrobimy USG, dobrze? Dobrze. Co się dzieje? Co się dzieje? Mnie strasznie zaczęło boleć w plecach po prawej stronie. Proszę nie mogę oddychać. Proszę się podnieść. Gdzie, tu? Au, tak. Widzi pani? Właśnie rozmawiamy o nerkach. Boli. Dodatni objaw Goldflama. Reakcja pacjentki wskazuje na kamicę lub na ostry proces zapalny w nerce. Lekarz prosi o podanie odpowiednich leków i zleca badanie USG, by potwierdzić diagnozę. Już trochę poznałem pacjentkę i dobrze wiem, że zrobiłaby wszystko, żeby stąd jak najszybciej wyjść. Prędzej zbagatelizowałaby ból, niż by go zgłosiła. Niestety w badaniach zauważyłem dodatni objaw Goldflama po prawej stronie, który świadczy o tym, że w nerkach jest coś nie tak. To może być kamica albo stan zapalny. Dlatego zabieramy pacjentkę na USG, żeby poznać przyczynę. Uwaga. Strasznie się denerwuję. Nie ma czego. No, ale mamy kamicę nerkową. Co to znaczy? To znaczy, pani Kaju, że ma pani małe kamyczki w kanalikach nerkowych i kiedy przechodzą przez nerki, odczuwa pani ten mocny ból. No i co teraz? Nic. Rozbijemy je ultradźwiękami. Mam nadzieję, że są jeszcze na tyle małe. A jeżeli nie, to usuniemy je operacyjnie. Ja tego w ogóle nie czułam. Chwila, bo to chyba jeszcze nie wszystko. Coś jeszcze? Tak, widzę jeszcze mały guzek na nadnerczu. Co mam? Guzek? Ale to ma coś wspólnego z tymi kamieniami, tak? Nie, to może być zespół Kona. O czym pan do mnie mówi? To rodzaj nowotworu, ale proszę się nie martwić. Rzadko kiedy bywa złośliwe. Nowotwór? Nie, Jezu, nie! Kobieta jest załamana informacją, że ma raka. Nie może uwierzyć w taką diagnozę. W szpitalu odwiedził ją współpracownik. 30-latce zależy, żeby utrzymać całą sprawę w tajemnicy przed podwładnymi w firmie. Mam raka. Co? Na oddział przyjeżdża matka dzieci, którym dziadek podał trujące grzyby. Kobieta jest przerażona sytuacją. Nie zdawała sobie sprawy, że dzieci mogą umrzeć. Nie wiem, czy coś z niego będzie. Znaczy, co ty mówisz do mnie? Zabiłem go. Na oddziale lekarze walczą o życie starszego z chłopców zatrutego grzybami. Jego stan pogarsza się z minuty na minutę. Zabiłem wnuka. Zabiłem.
Chłopiec zatruty muchomorem sromotnikowym zostaje przewieziony helikopterem na oddział ratunkowy krakowskiego szpitala. Pacjentka, która zasłabła na zebraniu, przechodzi ogólne badania. Kobieta jest przekonana, że jest zdrowa. Wkrótce stan dziecka, którego dziadek nakarmił trującymi grzybami, gwałtownie pogarsza się. Chłopiec zaczyna krwawić, a organy wewnętrzne przestają pracować. Na oddział trafia również jego młodszy brat. Okazuje się, że on też jadł trujące grzyby. Jednak jego stan jest dużo lepszy. Niech mi pan powie, że on przeżyje. Niech mi pan to powie. Przykro mi, niestety nie mogę. Ale jak to? Pracoholiczka nie wierzy lekarzom, że jest chora. Przechodzi kolejne badania i dostaje przerażającą diagnozę. Nowotwór? Nie. Posłuchaj, Kaja, jestem tu w razie, gdybyś... po prostu, gdybyś czegoś potrzebowała. Mam raka. Co? Ogłuchłeś? Znasz kogoś bardziej energicznego ode mnie? Jestem młoda, pełna życia, pomysłów. Boże. Czy to już pewne? Co pewne? Wiesz co, przepraszam cię, zachowuję się idiotycznie. Ale ja muszę sobie jakoś to poukładać. Może mógłbyś ci pomóc, nie wiem. Świetnie. Możesz po prostu zachować wszystko to, co słyszałeś dla siebie? Przepraszam, ale nie rozumiem. Możesz nie peblać o mnie w firmie? Mogę, pewnie, że mogę. Młoda kobieta nie wierzy w chęć niesienia pomocy przez swojego podwładnego. Uważa raczej, że przyszedł do szpitala, by móc potem plotkować w firmie. Na oddział szpitalny dociera matka zatrutych muchomorem sromotnikowym chłopców. Mieszka w odległości ponad 300 km od szpitala. Dopiero teraz była w stanie dotrzeć na miejsce. A Pawełek? Ale co Pawełek? Co z nim? Tato! Poczekaj! Tato! Kobieta wciąż nie wie, co dzieje się z jej dziećmi. Dziadkowie boją się powiedzieć prawdę. Tato, powiedz mi! Nie wiem, czy coś z niego będzie. Znaczy, co ty mówisz do mnie? Zabiłem go. Jezus, co ty mówisz? Tam jest. Nie, nie. Co pani tutaj? Chciałam do syna. Dobrze, ale musi pani ubrać fartuch ochronny, one tam leżą. Są tutaj, są, tak? Tak, tak. Tato, potrzymaj mi. O Boże. Całe życie zbierałem grzyby. Jaki samotny. Jak się mogłem tak pomylić? Tym sobie rękę dał uciąć i głowę. Zabiłem wnuka. Zabiłem go. Cześć, jak się czujesz? Dobrze. Lepiej coś. Nic się nie martw, będę tu cały czas z tobą, wiesz? Cały czas będę z tobą, żebyś się niczym nie martwił. Jest babcia, jest dziadek. Muszę Przepraszam, pani jest matką? Tak. Możemy porozmawiać? Proszę bardzo. Tutaj? Tak. Proszę, niech pani spocznie. Robert, mogę cię prosić? Proszę pani. Na wszelki wypadek musimy znaleźć dawcę wątroby dla pani syna. Najlepiej, żeby to był ktoś z rodziny. Wtedy ryzyko odrzucenia przeszczepu jest minimalne. No, ja bym mogła? Kwalifikacje do przeszczepu i wszelkie potrzebne badania wykonuje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam mamy oddział transplantologii wątroby. I tam przetransportujemy syna. Oczywiście my ze swojej strony zrobimy wszystkie badania, żeby maksymalnie uprościć i przyspieszyć procedurę. A jakby to w ogóle wszystko miało wyglądać? Lekarze wyjmują, usuwają organ uszkodzony. W to miejsce jest wstawiony fragment wątroby dawcy. On się potem regeneruje, rozrasta. Oczywiście to jest bardzo trudna operacja. Następnie pacjent musi przebywać pod ścisłą kontrolą lekarzy i wiąże się to z przyjmowaniem wielu różnych leków. Okropne. Oczywiście mogę być dawcą, jeżeli mogę coś pomóc. Przecież to jest mój syn, moje dziecko. Wszystko bym za niego oddała.
Kaja Zelwer została skierowana na oddział endokrynologii, gdzie po specjalistycznych badaniach potwierdzono obecność niezłośliwego nowotworu w nadnerczu. Po usunięciu guza ustąpiły jej wszystkie objawy chorobowe. Wkrótce zostanie wypisana do domu i będzie mogła wrócić do pracy. O, rosołek. Proszę, się ciepło. Wypisuje mnie do domu. A jakby to powiedzieć, mam do kogo wracać. Marek. To niewiarygodne, że nie zauważyłam tego wcześniej. To naprawdę fajny facet. Chłopiec zatruty muchomorem sromotnikowym przebywa na specjalistycznym oddziale szpitalnym. Zgodnie z zaleceniami ordynatora oddziału przechodzi badania mające na celu przygotowanie go do zabiegu transplantacyjnego, który odbędzie się w Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka, jedynym ośrodku w kraju specjalizującym się w przeszczepach wątroby u dzieci. Widzę, że lepiej. Nie mogłam być dawcą, ponieważ jestem chora na cukrzycę, ale mąż przyjechał z Anglii, pracuje tam i okazało się, że może być dawcą. Niedługo wyjeżdżamy do Warszawy, tam się odbędzie ten przeszczep. Ja nie wiem, udać jakiś czy coś, no nie wiem. Ratownicy zostają wezwani do mieszkania 80-letniej kobiety, która straciła przytomność. Karetkę wezwała sąsiadka, która opiekuje się starszą panią. Na szpitalny oddział ratunkowy policjanci przyprowadzają nastolatka. Chłopak mówi, że boli go w klatce piersiowej. Ale w galerii miał zdrowie kraść. Nastolatek czuje się coraz gorzej. Ból jest coraz silniejszy. Lekarze są przekonani, że chłopak nie udaje. Chłopak ma objawy zawału. Panie doktorze, to jest niemożliwe, on ma dopiero 15 lat. Starsza pani przywieziona na oddział nadal nie odzyskuje przytomności. Jest zaniedbana i schorowana. Halo, pani Mario? Jest niedożywiona i odwodniona. A co ty sobie wyobrażasz, że ja, Piotr i troje dzieci i mama będziemy spać w jednym łóżku? Słuchaj, przecież znasz moją pracę, ja ciągle gdzieś wyjeżdżam, nie dam rady. Syn ani córka nie chcą zaopiekować się starszą, schorowaną kobietą, a jej stan ciągle się pogarsza. To musimy operować, nie ma na co czekać.